otworzyliśmy trzeci już sezon wystawy w pierwszym salonie DS w Polsce, w Warszawie przy Krakowskiej 206. Wystawy, która poświęcona jest tym razem ceramice. Marka DS od pewnego czasu związała się z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Ta fundacja jest naszym, można powiedzieć, pierwszym doradcą w zakresie tematów, które wybieramy. Chcemy markę DS pozycjonować właśnie ze sztuką i tutaj, nawiązując do tradycji przedwojennej salonów warszawskich, tak zwanych salonów automobilowych, proponujemy salon w połączeniu ze sztuką. Od dzisiaj do końca lipca w naszym salonie będzie można oglądać ekspozycję wazonów pani Malwiny Konopackiej, wazonów, które zostały specjalnie stworzone na tę okazję, z użyciem między innymi lakierów, które służą do malowania karoserii samochodów. Od roku pracuję nad wazonami, które nazwałam Oko. To są wazony Oko, czyli duże formy ceramiczne ze żłobieniami, w które można dowolnie wplatać różne wzory. Tutaj na wystawie w DS zrobiłam serię wazonów Oko, które się nazywają Auto Oko, żeby podkreślić taką tutaj spotkanie z motoryzacją. Są nałożone wzory stylizowane na lata 60., żeby odnieść się do klasycznego DS-a, do Paryża, do lat 60. Te wydarzenia ze sztuką poniekąd wiążą się z mottem marki DS, które brzmi duch awangardy. Fundacja Sztuki Nowoczesnej, Polskiej Sztuki Nowoczesnej, już po raz trzeci zaproponowała nam bardzo ciekawy temat. Tym razem jest to ceramika. Poprzednio była to wystawa fotografii. Jeszcze wcześniej odtworzyliśmy wraz z fundacją projekt budynku, który nigdy nie powstał w Warszawie w okresie międzywojnia, rampowca, a który zakładał między innymi wjeżdżanie samochodu na każde piętro mieszkalne. To był rewolucyjny projekt z 25 roku poprzedniego wieku. Mieliśmy też wystawę sukien projektantki Joanny Klimas. Także można powiedzieć, że właściwie wszystkie tematy, które podejmujemy w DS, to tematy, które wiążą się ze sztuką w bardzo różnym rozumieniu i aspekcie. Dzisiaj bardzo odważnie, bo z wazonami. Każdy będzie mógł tutaj z ulicy przyjść, zobaczyć tę wystawę. Marka DS w Polsce funkcjonuje jako odrębny byt od roku. Została wydzielona od Citroena. Tutaj na Krakowskiej dzieli obiekt. Część obiektu poświęcona jest ekspozycji DS-ów. Druga część salonu to salon marki Citroen. A zatem DS funkcjonuje sobie już odrębnie. Za jakiś czas ta marka zaproponuje także w Polsce zupełnie niezależną sieć sprzedaży. Będzie to 8-9 lokalizacji. Na całym świecie mamy już 200 salonów, gdzie sprzedajemy tylko i wyłącznie samego DS-a. W obecnej chwili na polskim rynku pojawiło się nowe DS3. To jest auto, które ma nowy pas przedni, elementy charakterystyczne DS Wings, światła DS LED Vision, czyli kolejny taki element bardzo charakterystyczny. Oprócz DS3 od miesiąca na polskim rynku proponujemy DS4 Crossbacka, auto kompaktowe o zwiększonym prześwicie, o offroadowym charakterze i o bardzo wyrafinowanym charakterze. Oprócz tego DS wersji regularnej, które ma możliwości personalizacyjne, m.in. dobory kolorów dachów, no i DS5. Także tak wygląda polska gama i oferta na dzień dzisiejszy. Te samochody będą w ofercie przez najbliższy czas. A w perspektywie 4 najbliższych lat marka DS wprowadzi 6 zupełnie nowych modeli na rynek polski. Więc rzeczywiście na różnych wystawach one się przewijają, podróżują po Polsce, po właściwie po całym świecie, więc myślę, że w tej czy w innej odsłonie jeszcze prawdopodobnie się mogą Państwo na nie kiedyś natknąć. Zapraszam od dzisiaj do końca lipca.